Na pewno spotkasz się z Bogiem, jeśli do Niego szczerze zawołasz. Na pewno On ci się objawi, jeśli do Niego szczerze zawołasz, z głębi swojego serca. Z głębi serca, kochani, to tylko tak działa. Tylko w ten sposób. Żadne religijne gesty nie działają w tym świecie. Sami wiecie, być może szukaliście w różnych systemach kontaktu z Bogiem i guczo wam wyszło, ale tak naprawdę Bóg jest na wyciągnięcie waszego wołania, ale prosto z serca, prosto z serca. Ja zawołałam prosto z serca, prosto z serca. To było bardzo proste. Dzisiaj każdy człowiek w sekundę może się spotkać z Bogiem i to będzie spotkanie, które odmieni twoje życie i raz na zawsze zmieni twoje przeznaczenie. Raz na zawsze, raz na zawsze. Nie będzie już niepewności w tobie. Będziesz wiedział, że jesteś uratowany, że idziesz do nieba. Będziesz wiedział, że Bóg jest. Ja dzisiaj nie muszę w Niego wierzyć, ponieważ ja Go doświadczam. Ja Go doświadczam każdego dnia. Doświadczam Boga. On połączył się z moim duchem, z moim wnętrzem. Doświadczam Boga w realny sposób. To jest dla każdego. Dzisiaj nie rozumiesz, o czym mówię, ponieważ dla ciebie to jest zewnętrzna idea. To jest coś, co może jest, a może nie jest. Ale najpierw trzeba uwierzyć i zawołać, zaryzykować. Wiara jest w pewnym sensie ryzykiem. Ten pierwszy krok wiary jest w pewnym sensie ryzykiem, bo nie wiesz, co tam jest po drugiej stronie. Ale dzisiaj uwalniasz wiarę w różne rzeczy. Ktoś napisze, jakiś pismak napisze coś w internecie, albo w jakiejś gazecie, albo powie coś w telewizji i ty w to uwierzysz, uwolnisz w to wiarę i na przykład dzięki temu wejdzie do twojego życia lęk. A ja ci mówię o czymś, co działa w prawdziwy sposób. Ja uwolniłam wiarę w to, że Jezus Chrystus umarł za mnie osobiście, że zmartwychwstał i że może wyratować moje życie. Zrobiłam to 21 lat temu. W prosty sposób zawołałam do Niego. Boże, jeśli Ty jesteś, to ratuj moje życie. Chcę Cię poznać takiego, jakim Ty jesteś. I to wystarczyło. On dał mi się poznać od razu. Od razu. Ja nie musiałam Go błagać, nie musiałam sobie przypominać jakichś formułek. Nie musiałam iść do spowiedzi. Nie musiałam zażywać jakichś opłatków. Nie musiałam robić takich hec religijnych. Nic z tych rzeczy. To była sprawa między mną a Nim. Intymna rzecz. Intymne spotkanie człowieka z Bogiem. I to jest do, w ogóle do przeżycia przez każdego. O ile tylko chcesz. Jezus mówi, kto chce, niech przyjdzie i pije. Kto chce, kto chce, kto chce. Ja teraz się modlę o to, żebyś zechciał, żebyś szukał prawdy, żebyś szukał prawdy, bo to życie tutaj na ziemi, to nie jest po to, żeby tutaj w jakiś sposób, nie wiem, swoje biologiczne ciało przeturlać przez 70 albo 80 lat. To nie jest po to, żeby sobie napompować usta, żeby robić świetne wrażenie. To nie jest po to, żeby, nie wiem, przespać się z ilomaś facetami. To nie jest wcale po to, żeby mieć mnóstwo przyjemności. To nie jest po to. Przyjemność jest przy okazji, ale twoją potrzebą wewnętrzną, największą jest zjednoczyć się z Bogiem i mieć pewność, że idziesz do nieba, ponieważ jesteś istotą wieczną i te 70 czy 80 lat, które tutaj przebujasz się na ziemi, to jest mały pikuś w stosunku do wieczności, a wieczność spędzisz albo na własne życzenia z Bogiem, albo na własne życzenie piekle z diabłem i demonami, które zostało w ogóle dla nich przygotowane. To diabeł i demony zasłużyli na piekło, a człowiek został wykupiony krwią Jezusa Chrystusa. I jeśli to, kochany, dzisiaj zignorujesz, to na własne życzenie wybierasz to, co jest przeznaczeniem diabła i demonów, wielkiego przegranego, wielkiego przegranego, bo diabeł to frajer. Zbuntował się przeciwko Bogu, zwiódł ludzi, ale przegrał tam na krzyżu Golgoty. Właśnie został ogłoszony na niego wyrok. Niech to
to nie będzie wyrok, który dotknie twojego życia.